Dzień dobry Pani Bogu Miło. Dzień dobry. Witaj kochana Bogu Miłko nasza. Tym bardziej mi miło. Witam serdecznie. Jest mi ogromnie miło, że mogę znaleźć się w studiu telewizyjnym, na które pomysł zrodził się w Twojej szalonej głowie. I chciałabym usłyszeć trochę więcej. Skąd ten pomysł? Dlaczego w ogóle studio telewizyjne? To jest trochę mój pomysł, a trochę pomysł moich kolegów i koleżanek, a przede wszystkim wyzwanie. Dlatego, że w naszej szkole staramy się poszukiwać cały czas nowych rozwiązań, takich, które będą wydobywać talenty z naszych uczniów. Tak się zdarzyło, że w naszej szkole trenujemy piłkę ręczną i okazało się, że to nasi uczniowie reprezentowali Polskę w Katarze i są reprezentantami Polski. Tak się zdarzyło, że z naszej szkoły już wyszli aktorzy, którzy są w różnych szkołach aktorskich, ponieważ uczestniczyli w różnych przedsięwzięciach i gdzieś też te talenty wydobyliśmy. Kiedy raczkowało programowanie, my już kupiliśmy bardzo dużo robotów do szkoły i programowanie i robotyka jest w naszej szkole obecna na co dzień i wiemy, że jest to wyzwanie przyszłości i dzieci, kończąc naszą szkołę, rewelacyjnie się w innych szkołach, już nawet wyższych, odnajdują. W obecnych czasach mówi się, że przegrywamy czytanie, pisanie, rozmawianie z sobą, takie jak my teraz, przegrywa z internetem. Więc staraliśmy się znaleźć coś, co będzie konkurencyjne. I wydaje nam się, że studio telewizyjne właśnie będzie konkurencyjne, bo tutaj dzieci będą rozwijały swoje talenty i pisarskie. Myślę, że nauczą się odwagi, będą szlifować swoją odwagę, będą nauczą się rozmawiać, wypowiadać, konstruować swoje myśli. I stąd taki pomysł. To jest kolejny pomysł na atrakcyjne nauczanie. Genialne, absolutnie genialne, ale zadam Ci jeszcze jedno pytanie o ducha, który nas połączył, który nam pozwolił się poznać i którego obecność ja tu ogromnie wyczuwam. Duch Piotra Wesołowskiego, a sam Piotr Wesołowski pojawił się w naszej szkole i myślę, jestem przekonana o tym, że był wielkim przyjacielem naszej szkoły. Telewizja Toja, w której pracował, dosyć często gościła w naszej szkole, bo Piotr mówił, że dobrze jest do nas przyjechać, bo dużo się dzieje. I podczas jednej z naszych rozmów ja jemu powiedziałam właśnie o studiu telewizyjnym. On zadał to samo pytanie. Dlaczego studio telewizyjne? Dlaczego w naszej szkole? I właśnie jemu to wszystko opowiedziałam. On przez chwilę nic nie mówił, po czym mniej więcej po 30 sekundach zaczęliśmy rozmawiać i okazało się, że w 3 minuty mieliśmy plan na najbliższy rok. Już widział, jak to będzie się działo, jak to my będziemy tutaj zapraszać dziennikarzy, a nasze dzieci będą gościły w telewizji. Będzie obserwował, jak rodzą się te młode talenty. No niestety życie napisało inny scenariusz i pozostał taki niedosyt. Co dalej? I my czujemy tego ducha. I stąd właśnie zdecydowaliśmy, żeby patronował naszemu studiu telewizyjnemu. Czujemy jego obecność i będziemy podążać jego śladem. W imieniu Instytutu Heweliusza, w którym Piotr też zostawił kawał siebie, i w imieniu Gazety Wyborczej, która była jego, i to do ustalenia, drugą czy trzecią miłością, bo wiadomo, że pierwszą jest jego córka. Serdecznie Ci dziękuję za to, że w ten sposób postanowiłaś uhonorować i przybić gwoździem jego pamięć tutaj do ścian Szkoły Podstawowej nr 70 w Łodzi. Serdecznie Ci dziękuję. I niech Wam się wiedzie jak najlepiej. Dziękujemy. Będziemy na bieżąco chwalić się naszymi poczynaniami i będziemy patrzeć na zdjęcie Piotra, tak jak on teraz patrzy na nas.
Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry Pani Bogumiło. Dzień dobry. Witaj kochana Bogumiłko nasza. Tym bardziej mi miło. Witam serdecznie. Jest mi ogromnie miło, że mogę znaleźć się w studiu telewizyjnym, na które pomysł zrodził się w Twojej szalonej głowie. I chciałabym usłyszeć trochę więcej, skąd ten pomysł, dlaczego w ogóle studio telewizyjne? To jest trochę mój pomysł, a trochę pomysł moich kolegów i koleżanek, a przede wszystkim wyzwanie. Dlatego, że w naszej szkole staramy się poszukiwać cały czas nowych rozwiązań, takich, które będą wydobywać talenty z naszych uczniów. Tak się zdarzyło, że w naszej szkole trenujemy piłkę ręczną i okazało się, że to nasi uczniowie reprezentowali Polskę w Katarze i są reprezentantami Polski. Tak się zdarzyło, że z naszej szkoły już wyszli aktorzy, którzy są w różnych szkołach aktorskich, ponieważ uczestniczyli w różnych przedsięwzięciach i gdzieś też te talenty wydobyliśmy. Kiedy raczkowało programowanie, my już kupiliśmy bardzo dużo robotów do szkoły i programowanie i robotyka jest w naszej szkole obecna na co dzień i wiemy, że jest to wyzwanie przyszłości i dzieci, kończąc naszą szkołę, rewelacyjnie się w innych szkołach, już nawet wyższych, odnajdują. W obecnych czasach mówi się, że przegrywamy czytanie, pisanie, rozmawianie z sobą, takie jak my teraz, przegrywa z internetem, więc staraliśmy się znaleźć coś, co będzie konkurencyjne i wydaje nam się, że studio telewizyjne właśnie będzie konkurencyjne, bo tutaj dzieci będą rozwijały swoje talenty i pisarskie. Myślę, że nauczą się odwagi, będą szlifować swoją odwagę, będą nauczą się rozmawiać, wypowiadać, konstruować swoje myśli. I stąd taki pomysł. To jest kolejny pomysł na atrakcyjne nauczanie. Genialne, absolutnie genialne, ale zadam Ci jeszcze jedno pytanie o ducha, który nas połączył, który nam pozwolił się poznać i którego obecność ja tu ogromnie wyczuwam. Duch Piotra Wesołowskiego, a sam Piotr Wesołowski pojawił się w naszej szkole i myślę, jestem przekonana o tym, że był wielkim przyjacielem naszej szkoły. Telewizja Toja, w której pracował, dosyć często gościła w naszej szkole, bo Piotr mówił, że dobrze jest do nas przyjechać, bo dużo się dzieje. I podczas jednej z naszych rozmów ja jemu powiedziałam właśnie o studiu telewizyjnym. On zadał to samo pytanie. Dlaczego studio telewizyjne? Dlaczego w naszej szkole? I właśnie jemu to wszystko opowiedziałam. On przez chwilę nic nie mówił, po czym mniej więcej po 30 sekundach zaczęliśmy rozmawiać i okazało się, że w 3 minuty mieliśmy plan na najbliższy rok. Już widział, jak to będzie się działo, jak to my będziemy tutaj zapraszać dziennikarzy, a nasze dzieci będą gościły w telewizji. Będzie obserwował, jak rodzą się te młode talenty. No niestety życie napisało inny scenariusz i pozostał taki niedosyt. Co dalej? I my czujemy tego ducha. I stąd właśnie zdecydowaliśmy, żeby patronował naszemu studiu telewizyjnemu. Czujemy jego obecność i będziemy podążać jego śladem. W imieniu Instytutu Heweliusza, w którym Piotr też zostawił kawał siebie i w imieniu Gazety Wyborczej, która była jego, i to do ustalenia, drugą czy trzecią miłością, bo wiadomo, że pierwszą jest jego córka. Serdecznie Ci dziękuję za to, że w ten sposób postanowiłaś uhonorować i przybić gwoździem jego pamięć tutaj do ścian Szkoły Podstawowej nr 70 w Łodzi. Serdecznie Ci dziękuję. I niech Wam się wiedzie jak najlepiej. Dziękujemy. Będziemy na bieżąco chwalić się naszymi poczynaniami.
i będziemy patrzeć na zdjęcie Piotra, tak jak on teraz patrzy na nas. Dziękuję. Dziękuję.